Jak zamienić używaną szafeczkę za 8 zł, przepiękny tęczowy boks na klucze i wieczorne odkładanie telefonu lub biżuterii. Dosłownie kilka składników, a zobaczycie oszałamiający efekt. Okej, zaczniemy od mycia. Cokolwiek malujecie, najpierw umyjcie albo odtłuśćcie. Farba będzie lepiej trzymać. Ja wybrałam 3 kolory, fioletowy, różowy i żółty. I naprawdę dobrze wyszorowałam tę szafę. Zabieram moje farby, korzystając ze słonka, idę na zewnątrz. Siupu tupu, siupu tupu. Dotarłam na zewnątrz. Na paletach rozłożyłam karton i mieszam. Na pierwszy ogień idzie fiolet. Zrobię ombrę. Od dołu maluję fioletem. Potem będzie różowy, a na końcu żółty, który magicznie mieszając się z różem da pomarańczowy. Zachowuję odległość, żeby nie zalać farbą. Prawo, lewo, z daleka. Zapisz na później, zaobserwuj po więcej i napisz, czy chcesz szybko part 2, bo będę malować żółtym.